Bedeker adwentowy. Poręczny przewodnik po zapomnianym okresie radosnego oczekiwania. Post. Ksiądz Jan Czekalski. Kiedy rozpoczyna się adwent, prawie zawsze pojawi się pytanie, czy w adwencie można się bawić, czy też nie, czy jest to okres takiego szczególnego postu, czy też nie. Związane jest to z wieloletnią, wielowiekową tradycją takich dwóch szczególnych okresów w czasie roku liturgicznego, Wielkiego Postu i Adwentu, które traktowane były bardzo podobnie, jako czas postu. Adwent jednak jest czasem radosnego oczekiwania, co nie tak dawno w dokumentach Kościoła zostało tak mocno podkreślone. Czas radosnego oczekiwania. Nie jest to czas związany z postem, nie jest to czas na pewno takiego obowiązkowego postu, ale posłużę się tutaj takim zdaniem mojego świętej pamięci proboszcza, który na pytanie, czy w Wielką Sobotę należy pościć, zawsze odpowiadał, tłumacząc wcześniej, ci, którzy nie poszczą, robią dobrze, ale ci, którzy poszczą, robią jeszcze lepiej. I z racji tego, że zaczynamy Adwent i będą się pojawiały te pytania, warto zadać sobie to pytanie, czym post w ogóle jest, jak do niego podchodzić. Post jest rzeczywistością bardzo ważną w naszym życiu duchowym, w naszym życiu ascetycznym, bo jest wyrazem naszej miłości do Pana Boga. Najczęściej w naszym myśleniu o poście ograniczamy się do świadomości, że jest to czas, w którym trzeba powstrzymać się od pokarmów mięsnych. Tak mocno utarło się to w naszej świadomości, że niejednokrotnie wiele osób nie odróżnia postu od wstrzemięźliwości. Wstrzemięźliwość jest pewną formą, jaką może przyjąć post i taką posiadamy w Polsce w piątki. Powstrzymujemy się od pokarmów mięsnych i jest to jeden z rodzajów postu, jaki możemy podjąć. Jest to wspólny znak, w którym chcemy wyrazić naszą miłość do Pana Boga, wdzięczność za Jego wielki dar zbawienia, a jednocześnie choć odrobinę umartwić nasze ciała. I oczywiście będą zawsze się pojawiały pytania, dlaczego mięso? Tu trzeba jasno powiedzieć, jest to tylko i wyłącznie tradycja wielowiekowa, której historycy mogą szukać korzeni, dlaczego akurat mięso. Natomiast sam post jest wyrazem naszej miłości ku Panu Bogu, tak jak powiedziałem. Czemu jest taką ważną rzeczywistością? Po pierwsze, dlatego, że sam Chrystus mówił, że przyjdzie czas, kiedy Jego uczniowie będą pościć, kiedy zabraknie oblubieńca i wówczas i oni będą pościć. Powiedział też w odniesieniu do walki ze złym duchem, że tego rodzaju złego ducha można pokonać tylko przez post i modlitwę. Jak więc zrozumieć post? Może najpierw, czym on jest? Jest to dobrowolne zrezygnowanie z czegoś dobrego dla Pana Boga. Z czegoś dobrego, z czegoś, co nam przysługuje dla Pana Boga. Bo sama rezygnacja z dobrej rzeczy jeszcze nie jest postem. Dopiero kiedy w naszej intencji ma być to dar, który składamy Panu Bogu, wówczas on staje się naszym postem. Czemu ma taką wielką moc działania? Czemu zły duch tak bardzo nie lubi postu? Bo jest to odwrotność grzechu. Grzech można by określić jako dobrowolne sięgnięcie po rzeczywistość złą, rzeczywistość, której nie wolno mi dotykać, ponieważ mi szkodzi. I jest to również czyn skierowany przeciwko Panu Bogu. Skoro Pan Bóg wyraźnie w swoim prawie, w swoim przymierze, które ma chronić człowieka, mówi, nie czyń tego, a ja to czynię, wówczas sprzeciwiam się Panu Bogu i sięgam po rzeczywistość, której mi nie wolno. Post natomiast jest całkowitą odwrotnością, bo ja rezygnuję z tego, co jest dobre dla Pana Boga. Dlatego jest to forma modlitwy, która ma wielką moc.
Czy w Adwencie pościć? Nie musimy. Jest to czas radosnego oczekiwania na przyjście Pana Boga w tym wielopłaszczyznowym wymiarze. Zarówno oczekiwanie na nasze spotkanie z Bogiem w czasie liturgii, w spowiedzi, która tak często właśnie dla wielu niestety tylko w okresie świątecznym się pojawia. Jest to również oczekiwanie na piękne przeżywanie świąt i jest to oczekiwanie na spotkanie z Bogiem w ostateczności. Więc jeżeli w tym radosnym oczekiwaniu chcę dobrze przygotować się, dobrze przygotować swoje serce na spotkanie z Bogiem, post na pewno może być dobrą formą. Podejmowany dobrowolnie, taki, w którym chcę wyrazić miłość ku Panu Bogu. Bedeker adwentowy. To wiara czyni cuda.